Witamy. Naszym gościem jest pan Mariusz Nowacki. Witam. To dzięki panu powstał ten pokaz. Proszę powiedzieć nam, skąd pomysł na nazwę Zaćmienie, czyli czarny charakter i dlaczego akurat taka nazwa? To znaczy ja inspirowałem się takim trendem, który dominuje w mediach, w kinie, filmami mrocznymi, zmierzchem, jak również stylem początku lat 80., dzikim, buntowniczym, trochę rockowym stylem młodzieżowym. Styl młodzieżowy, no właśnie, występowała prawie sama młodzież. Jak się państwu pracowało z młodzieżą? Ja zawsze bardzo dobrze mi się współpracuje z młodzieżą, ponieważ to są, zawsze staram się dobierać ludzi młodych, kreatywnych i ja sam czerpię z tej ich młodości energię do pracy dalszej. Czy jest pan zadowolony z tego pokazu? Myślę, że tak. Myślę, że to są fryzury, które można je uczesać w salonie, można je zrobić samemu. Nie są to fryzury, które są tylko na wybieg, ale na fajną, dobrą imprezę. Czy myśli pan, że klientki, które przyjdą do pana salonu, zdecydują się na zrobienie takiej metamorfozy, takiej fryzury i takiej zmiany? Ja myślę, że tak. Na co dzień czeszemy takie fryzury. Dzisiaj młodzież jest bardzo odważna i starałem się, żeby to były fryzury takie na ulicę, na imprezę, a nie stricte na pokaz. Aczkolwiek fryzury pokazowe są także inspiracją. Można zrobić troszeczkę lightową wersję na ulicę w salonie. Dziękuję bardzo i gratuluję pokazu. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Dziękujemy.